No co ja powiem wam, moi drodzy, Modern Warfare 2, test na multiplayerze. O Jezu, będzie za głośno. Dobra, nie wiem co, biorę zestaw pierwszy. Bo ja w Koda to dawno nie grałem żadnego. Fajnie, że nie mam celownika. Zabójstwo potwierdzone. Aha, aha. Dobra, troszeczkę ciszej zrobimy, głośność. Troszeczkę ciszej. I mam słaby celownik, ale to pewnie muszę odblokować. Dobra, biegniemy. Strasznie tupczą. Strasznie tuptają. I teraz tak, zabójstwo potwierdzone to był tryb, w którym trzeba było, oprócz tego, żeby zabić gościa, to trzeba jeszcze podnieść jego ten, tak? Nieśmiertelnik. Dok, tak. To ja sobie swój wezmę. Ha, mam cię. Gnojo. Osłona ustawiona. I co, głupio ci, nie? Że mam osłonę. Zmieniam magazynek. A ty kurde. Spokojnie, ja się tu rozkręcę. Biorę doktaga. No, rozgrywka dynamiczna jest tutaj. Nie jestem przyzwyczajony do takiej, jestem bardziej do takich battlefieldowych klimatów, gdzie się po prostu powoli idzie, gdzieś tam eliminuje jakieś, przejmuje jakieś miejscówki, eliminuje się jakieś pojazdy. Przeładowuję broń. Łatwizna aktywna. Łatwizna? Co to jest łatwizna? Nieśmiertelnik zdobyty, zabójstwo potwierdzone. O, i potwierdziłem, moi drodzy, jestem potwierdzaczem. Bardzo chętnie potwierdzam tutaj. Weźmiemy sobie strzelbę. Będziemy zobaczyć. Z tej strony może ktoś jest? Sojuszniczy BSP na miejscu. To od kogoś zebrałem. Kurwa, kto wymyślił, że jest granat jebany na E? Czemu tu nie ma wychylania w tym kol... Ja pie... Zmieniam magazynek. Zabiłem tym granatem? Śmieszne. Przeładowuję. Wrogi bojowy. Ale strzelba. Osłaniam tył. Ała, strzelają. Wróg w sektorze. Dobra. Kurwa, granat. Ała! Nic nie widziałem. Nasz BSP. Dobra, to już wiem, gdzie on jest. Patrzcie, rzucę teraz ten granat tam. Masz, łap.
za tobą. Leczenie doraźne działa. Można przeskoczyć? A to nasz! Kurde, mol. Ała! Który to? A to nasz! Bo nie widać po oślepieniu nazwy. A! Kurwa! Zabiliśmy się! Kurde, ja myślałem, że shotgun mocniejszy jest! Taki OP jak w WW3. Stary, a tu 3 razy musiałem w niego trafić. To jest takie bliska dosyć. Malinowy! Zabiłem malinowego. Kto to jest? Malinowy nos. Ty, to może ten? To ten youtuber, co te wino robi na, robi te przepisy. Wymieniam magazynek. Trofi rozstawione. Wymieniam magazynek. Osłona ustawiona. Rozkładam sonar. Objęliśmy prowadzenie. O ty kurwo! Połowa misji za nami, walczyć dalej! Tuż za to poszedł paralizator! Sojuszniczy BSP na miejscu! BSP w sektorze! Broń! Na pałę rzucam. Powiem wam, że nie opłaca się w tej grze celować. Lepiej na pałę jest rzucić. A. Kurwa, dawaj to, to było moje. Sojuszniczy BSP aktywny. Potwierdzam zabójstwo. Ach, niestety. Jak ten kod? No, na razie jeszcze zagram z jedną, dwie mapy, zobaczymy. Na razie to jest takie... powrót po... Ja w ogóle takie, no, można powiedzieć, nowożytne kody, to ja nie grywam w ogóle. Bo mi się nie podoba, jak ta postać biega, jak ona strzela i to jest... W ogóle, że te perki tam są jakieś do broni i tak dalej. No, w ogóle mi się po prostu... Nie lubię nowych kodów. Jebać nowe kody. Zmieniam magazynek. Ała. BSP na miejscu. Osłona ustawiona. Nie martw się, osłaniam cię. Skąd tu się baba wzięła? Oczywiście, pierwszy. Ej! Malinowy nos. Siema, witam wszystkich, którzy tu przybyli. No, pierwsze kody. Pozostała minuta. Ja jestem, pod względem kodów jestem boomerem. Podobają mi się tylko drugowojenne. Jedynka, dwójka, United Offensive, World at War. Też właśnie, między innymi muszę zagrać w tego koda, który był na PlayStation 2, bo nigdy nie było mi dane zagrać, bo nigdy nie miałem PlayStation 2. Jest też taki Call of Duty, on się nazywał... jak się nazywa ten na PlayStation 2 Call of Duty? W The Final... kurwa, nie jakoś... Nie pamiętam teraz.
A Final Hour chyba. Jest jeszcze na PlayStation 3 taki. Jest jeszcze na PlayStation 2, 3, który się po prostu nazywa Call of Duty 3. Zmieniam magazyny. Porażka. Misja nieudana. Wracajcie do bazy. Big Red One. O. Patrz. Ci pokażę, kolego sympatyczny, patrz. To jest gra. Ja uczyć polski. Gra. Game. Game. This game. This is game. To jest gra. To jest gra. To jest gra. Gra, gra, gra. Gówno. Shit. Shit, gówno. This. No. I to, prawda, już się today nauczyliście się kilku słów. I gramy, nexta. Deathmatch. Dobra. Zarkuwa. Hydro coś tam. Oho. Deathmatch. Jak ja zabijam z tych granatów, powiedzcie mi? Ja nie wiem, rzucam na pałę te granaty i one... Też mam w boksach, w tym roku mam zajawę na stare FPS-y, na GOGO kupiłem... Ja nie wiem jakiego starego FPS-a, ogólnie to ja bym se pograł... wiesz co, kampanię kampanią, ale ogólnie jakbyś chciał pograć w Call of Duty 1 i 2... to ludzie nadal grają, zarówno w jedynkę jak i dwójkę nadal serwery są, stoją. I jakbyś teraz, jakbym teraz zainstalował jedynkę i dwójkę Call of Duty, to na 100% bym wszedł na jakiś serwer. Cieszę się, że jesteś. Tylko jest pytanie, czy... Pytanie jest tylko, czy są takie tryby, które cię interesują, bo na przykład jest bardzo mało trybów Search and Destroy, a to był mój ulubiony tryb i dużo zostało tylko team deathmatchy. Dziękuję bardzo Matiku za wsparcie kanału, dzięki za 17 miesięcy, pozdro. No i... O Jezu, jakieś bomby z nieba, kurwa, co jest grane, patrzcie to. Nie podpuszczam cię, ale nie zainstalujesz? Jest jeden mały problem z Call of Duty. Z jedynką i dwójką. Ja ich chyba nie mam na Steamie, chociaż nie jestem pewien. Z tego względu, że... Zaraz zobaczę, bo na Steamie są bardzo wysokie ceny tych gier. Gry,
stare gry Call of Duty nie tanieją, bo są ultra klasykiem i oni żadnych promocji na to nie robią. Jak z drugiej strony przebiegł, no. Taka mapa, ja wam powiem, niby to jest na zewnątrz, ale czuję się, jakbym po budynku biegał, bo tak dużo jest zakamarków i takich zakrętów, jakichś ścian. Tak jakbym po jakimś po prostu dużym budynku biegał, zamkniętym. Jak się gra? Opowiedz pierwsze wrażenia. Ja nie wiem, czy ja mogę się wypowiadać po 15 minutach grania, natomiast bardziej pozytywne są wyjątkowo. Powiem wam szczerze, że myślałem, że hejtuję tą grę, ale no wygląda i brzmi dobrze. No i ma oczywiście te swoje Call of Duty'owe, kurwa jego mać i do studni. Ma te swoje po prostu rzeczy jak z Call of Duty, tą dynamikę ma, małe mapy. Wiesz, biegasz z tą bronią, o patrz, gonisz kogoś, nie wiesz czy go dogonisz. No i kurwa, no za ściany mi strzelił. Uroki grania, pokaż. No i jeszcze wpięte mi strzelił, jak już byłem za ścianą. Co to mi się włączyło? Tak to bywa. O kurwa, co ja zrobiłem? Łap chuju. Co to za dziwne? Co to za dziwne rzeczy? Można pływać na mapie! Nowość w kodzie. Nie no, było. Leżeć, babo. Co to mam? Co to jest ta trójka? Przyjąłem. BSP działa nad obszarem walk. A, i to mi pokazuje. To jest taki wallhack. Shotgun. Nad nami BSP wroga. Idziemy tędy. Top owoc. Kurwa, jakaś jebana mapa mi się włączyła. Co jest? Gotowy do działań.
Co tu się dzieje? Wróg nas wykańcza! A wyjebę! Wrogi BSP aktywny. Przyjąłem, BSP działa nad obszarem bank. Kurwica. Kurwa, te przyciski, te E! Czemu oni usunęli wychylanie się z kolu... Nie, no nie mogę grać w gry... Nie mogę grać w grę, w której nie ma wychylania się. To jest patologia. No. Królobójca, zabójca królów, Wiedźmin 2. Wciąga wrogi pakiet wsparcia. Wrogi BSP w sektorze. Ostatnim. Pozostała minuta. Dobrze, mamo. A, wygrałem, kurwa. Bonkol na trzecim miejscu. Patrz, jaki jestem kozak. Dobra, moi drodzy, ale zrobimy tak, anuluj i zagramy ten trzecioosobowy, bo chcę zobaczyć, co to jest. Znaczy, w sensie nazwa wskazuje, że będziemy z trzeciej osoby mieli widok, ale chętnie sobie zobaczę tą rozgrywkę. Czekajcie, bo szukam ma pudełka. O! Taką jeszcze mam grę. O, jeszcze ta płyta. Jo? Ja, szukam. Modern Warfare 3 jeszcze. Ja wyciągnę te wejdziesz. Ja go szukuję, mać. Boy, nie wyjdę wejdą. Ja, ja denk het wel, man. Zo'n is een, ik weet precies wat je nodig hebt voor Xbox Series en voor PS5. Tak, ja, nie za bardzo. Co oni tam gadają? What? Jak tu się gada? No dobra, ok, hej! Jak tu się gada? Szef, ty zarobił Hildera, bo zaśmiał. No i co? A ja na tyle, no chodź. Opaki! 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 To jest okie, ten komputer. Czy grałem w Call of Duty 3? Jeśli się pytasz o to prawdziwe Call of Duty 3, które było na PlayStation 3, to nigdy nie grałem, bo nie miałem konsoli PlayStation 2 i PlayStation 3. Kurwa, zamknij się, mordek. Gdzie mam ich wyciszyć? Dobra, jak to jest pierwszy? Ja, nie kontrolę foramry. Gramy w... to jest jak w Warzik gram. Jaki granat? Holy shit. Kurwa, jakie holy shit. Ja muszę, jak się tu mówi, chodźcie mi, halo. Ej, ej. Hej. 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 Jakiś przycisk, jak się gada? Tab. Dobra, wyciszcie, nara.
Jesteśmy na prowadzeniu! To jest w ogóle nieintuicyjne. Jak się zmienia tą stronę z lewą na prawą? Czekaj. Z nie. A na Z się gada w ogóle. Odsłaniam cię. A, D. Na wsadzie? Nie, na E. Kurwa, na E jest granat. Na Q jest coś innego. Shift. A, dobra, na shifcie. Przeładowuję. A co jeśli oni stwierdzili, że zmienią stronę kamery na ramieniu, na lewo, prawo? Jestem i stwierdzą, że to jest, to to już będzie na tyle innowacyjne, że zrobili nową grę. Przeładowuję! Masz granat, patrz, łap! Łatwizna. Królobójca. Ile ja tych tytułów jeszcze zaszczytnych tutaj otrzymam? Prawdopodobnie jestem już... Uff. Jeb tam. Oprzyj. No i się oparłem. Jaki rozrzut! Co jest? Czekaj! Czy wy to kurwa widzicie? Czekaj. Zobaczcie jak ta broń strzela, jak się... No patrz, 3 metry przed nami, patrz. Zobaczcie jak te pociski lecą na lewo, prawo. Jak kurwa... Kapitan Bomba. Napierdalać! Czekaj, ja muszę to zobaczyć. Kurwa! Zmieniam magazynek! Przeładowuję! Osłona ustawiona! Uwaga! Zmieniam magazynek! Zobaczymy, czy da się namalować coś. A, na tym nie ma. Zmieniam magazynek! A to tutaj może będzie. Chodź. Pulok. No, taki. Nie do końca namalowany. Tak jest, BSP jest na miejscu. Kurwa. No. Leczenie doraźne. Zmieniam magazynek. Pa, 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 idę. Nikt mnie nie zobaczy. Tak. Wrogi bojownik, muszę przeładować. Odsłaniam. Wrogi BSP aktywny.
Proszę o przelot zwiadowczy. Tak jest, BSP nad obszarem działań. Zwiad aktywny. Nie ma co gadać. Policja? Jaka policja? Uwaga, BSP. Przegrywasz. Oni mi mówią, że ja przegrywam? Wow, tu jest destrukcja. LOL. A, to już. Nie wiedziałem, że w Call of Duty takie rzeczy zaawansowane. Nadlatuje wrogi pościg manewrujący. A. Nadciąga wrogi SBP. Da się zginąć? Wrogi BSP w sektorze. Kurwa, ty! To jest nowa jakość! Zmieniam magazynek! Nad nami BSP wroga! Przeładowuję! Wiesz, no trzeba się cieszyć tym, co mamy, czyli tak. W Battlefieldzie robi wrażenie, jak budynek się rozpada cały na cząsteczki i możesz go zdetonować i on się przewróci. Tutaj robi wrażenie, jak doniczka się rozwali na biurku. Trzeba mierzyć siły nad zamiary, no to co jest możliwe tutaj, to tak będzie. Wrogie SWP w naszej okolicy. No, gorące mamuśki. Aha. Police. A to jest śmieszne, że dodali takie... To są takie... To jest taka imitacja realizmu, czyli... Zobaczcie, jest opona. I nie ma takiego czegoś, że ona będzie przebita, nie? Tylko dodali po prostu, ona dalej wygląda jak cała, tylko dodali taką animację dymku, że a, no niech widzą, że uchodzi powietrze. Przeładowuję! Nad nami BSP wroga. Pokaż. Wrogi BSP aktywny. Wroga zmykania. Zmieniam magazynek. Czemu bramki nie pipczą? Pokonali nas. Po tym, co pokazujesz na streamie, to proponuję zmienić nick Bonkol ze stary narzekający. Ja podejrzewam, że tobie się podobają wszystkie gry, które wychodzą co roku, łącznie z FIFA na czele. Ale to dobrze, muszą na głupich ludziach zarabiać co roku, wszystkie firmy. Jakby nie zarabiali, to by nie robili dalej, no. Fajna jest ta gra, moi drodzy, fajne jest strzelanko.
bardzo, bardzo fajne.